Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Historia zbierania przeze mnie książek jest epicka, ale daruję Państwu tę opowieść. Książki towarzyszą mi przez całe życie. Wiele z nich przeczytałem, ale jeszcze więcej nie przeczytam nigdy. Ogromna ilość tych kiedyś nazbieranych książek, jakie przeszły przez moje ręce, przepadła gdzieś na krętej drodze życia. Wiele z tych, jakie mam teraz, nawet nie stoi na półkach i jest spakowana jak do przeprowadzki, zapomniana i od lat oczekuje swojego losu. I coś mnie podkusiło i otworzyłem jedną z takich paczek, właściwie bez zastanawiania się dlaczego. Może dlatego, żeby zobaczyć, czego już nigdy w życiu nie przeczytam. Jak w przysłowiu, całej wódki nie wypijesz, wszystkich książek nie przeczytasz, czy jakoś tak. Sięgnąłem po książkę na wierzchu i natychmiast zadziałała przekora. Może wszystkich nie przeczytam, ale tę tak. I jeszcze opowiem o niej w Polaraxie. Książka nosi tytuł Wspaniałe miejsce na wojnę. I tym miejscem jest niewielki kraj w Indochinach, Laos. W graniczącym z Laosem Wietnamie trwa wojna. Komunistyczna rewolucja podzieliła kraj na pół. Jego północna część należy do Wietkongu, ale południowa nie chce komunizmu. Na świecie trwa zimna wojna pomiędzy USA i ZSRR i w swojej gorącej formie rozgrywa się w takim kraju jak Wietnam. USA decyduje się wysłać do Wietnamu swoją armię, która nie radzi sobie z fanatycznymi komunistami. W sąsiednim Laosie komuniści widzą swoją szansę i chcą podobnej rewolucji. Wietnam jawnie ją wspiera i wysyła tam swoje wojsko. USA nie chce wojny w sąsiednim kraju. Ta w Wietnamie im wystarczy, ale wysyła do Laosu potajemnie swoich doradców wojskowych CIA. Ich zadaniem jest nie tylko zorganizować opór przeciwko Wietnamczykom i laotańskim komunistom, ale sprawić, że Wietnam zostanie zmuszony do przerzucania do Laosu coraz większych sił, a tym samym odciąży to pole walki w Wietnamie i da oddech Amerykanom. Jak Państwo widzicie, książka opisuje jeden z meandrów historii, zresztą nie tak dawnej, która miała miejsce nieco ponad pół wieku temu. Jest to książka dokumentalna. Postaci, jakie się w niej pojawiają, są historyczne, a wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. I jedna z tych postaci zainteresowała mnie szczególnie. Intensywność wydarzeń, jakie rozgrywały się wokół tego człowieka, była tak gęsta, że aż prosiła się o to, aby na bazie jego postaci stworzyć niezwykłego, literackiego bohatera. I nagle zdałem sobie sprawę, że taką książkę nie tylko napisano, ale nawet stworzono film i to nie byle jaki, który trafił do kanonu światowej kinematografii. Film nosi tytuł Czas apokalipsy. Nakręcił go Francis Ford Coppola w 1979 roku i wśród plejady znakomitych aktorów wystąpił tam Marlon Brando, który w swoim 15-minutowym pojawieniu się na ekranie stworzył niezwykłą i niepokojącą postać pułkownika Kurca, który jak w konradowskim Jądrze Ciemności przemienia się w mroczne monstrum, żyjąc na samym skraju realnego świata, a jeszcze częściej poza nim. I książka pod tytułem Wspaniałe miejsce na wojnę opisuje wśród innych postaci i zdarzeń z tamtych czasów człowieka, który był prawdziwym pułkownikiem Kurcem. Niemalże takim samym, nawet z wyglądu, jak postać stworzona przez Marlona Brando w czasie apokalipsy. Podczas zimowej pory suchej, pod koniec 1964 i na początku 1965 roku, Wietnamczycy i laotańscy komuniści rozpoczynają poważną ofensywę dookoła wsi Ban Hang Non. Większość z nich była Wietnamczykami z północy, ale w sposób oczywisty współpracowali z komunistami z laotańskiej organizacji Pathet Lao. Kiedy zdobywali oni jakieś miasteczko lub wieś, natychmiast pojawiali się tam oficerowie polityczni z Pathet Lao, którzy starali się zjednać sobie przychylność lokalnych mieszkańców.
Północni Wietnamczycy przepędzili wielu antykomunistycznych laotańskich żołnierzy z przygranicznych prowincji, kiedy pracujący dla CIA Anthony Poe i jego tajlandzcy doradcy wojskowi zostali wysłani na pomoc, aby wzmocnić opór dookoła wsi. Poe rozpoczął swoją laotańską wojnę 19 stycznia 1965 roku. Wszyscy znali go jako Tony Poe, ale naprawdę nazywał się on Anthony Poszepny, a jego rodzice przed I wojną światową zamieszkiwali na dzisiejszym pograniczu polsko-czeskim gdzieś na Zaolziu. Był Polakiem, Czechem. Znalazłem nazwisko Poszepny u ludzi mieszkających w Polsce, ale także w Czechach. Ponieważ jest to mój program, to ze względu na kozacką naturę Antoniego myślę, że musiał mieć w sobie jakąś polską krew. Patrzę tendencyjnie oczywiście, bo mogę. Jego dziadkowie i rodzice wyemigrowali do USA i tam w Kalifornii w 1924 roku przyszedł na świat Anthony. Przez całe swoje życie nigdy nie pracował w zawodzie niezwiązanym z wojskiem i wojną. Zawsze w jego otoczeniu było pełno broni. Kiedy miał 8 lat, jego starszy brat przypadkowo strzelił mu w brzuch ze strzelby myśliwskiej ojca. Tony niemalże wykrwawił się na śmierć, ale szereg transfuzji uratowało mu życie. W wieku 17 lat wstąpił do Marines. Porzucił naukę w liceum i do jednostki przyjechał ze swoją matką, która osobiście musiała podpisać dokument, że zezwala swojemu synowi na wstąpienie do wojska. Został żołnierzem elitarnego 2. Batalionu spadochronowego. I była to grupa do specjalnych zadań, dowodzona przez pułkownika Wiktora Królaka, pseudonim Brutal. Młody Antoś kochał wojskowe życie. W przeciwieństwie do innych, kochał ciężki trening, jaki przechodzili Marines, a szczególnie to, że jego jednostka dostawała najcięższe i najbardziej krwawe zadania. Nawet po tym, kiedy zwolniono go z wojska, zawsze chodził w wojskowym moro. Był muskularny i dobrze zbudowany i nie miał problemów z karnością i posłuszeństwem w swojej drużynie. Kiedy desantowano zajęte przez Japończyków wyspy na Pacyfiku, Antoś, jak filmowy Rambo, zabierał na swoje plecy więcej sprzętu niż ktokolwiek inny. Wysportowaną sylwetkę nadal utrzymywał jeszcze 20 lat po II wojnie i jeden z pilotów CIA opisywał go jako wielkiego niedźwiedzia o wyglądzie Hemingwaya w średnim wieku. Był prawdziwym wojownikiem, który najlepiej czuł się żyjąc na cienkiej granicy pomiędzy życiem i śmiercią. Podczas II wojny światowej jego batalion był zazwyczaj pierwszą jednostką w siłach generała MacArthura, która desantowała kolejne wyspy i pacyficzne atole. Na wyspach Salomona jego batalion miał prowadzić działania dywersyjne i nękające okopanych tam Japończyków, którym w końcu udało się przyprzeć do plaży amerykańskich Marines. Z opresji uratował ich kuter torpedowy PT-59, którym dowodził młody, nikomu jeszcze nieznany porucznik John Fitzgerald Kennedy. Poszepny walczył później w zdobywaniu Iwo Jimy, gdzie będąc w obsłudze CKM-u powstrzymał wiele japońskich kontrataków. Do końca wojny Poszepny został ranny co najmniej 6 razy. Za zasługi został odznaczony purpurowym sercem i srebrną gwiazdą. Po zakończeniu wojny nie mógł sobie znaleźć miejsca w cywilnym życiu. Uratowała go zimna wojna, kiedy to nagle USA potrzebowało profesjonalnych żołnierzy, których można było przerzucać z jednego gorącego miejsca na świecie w drugie. Niektórzy z takich żołnierzy zatrudniani byli przez rządowe agencje takie jak CIA. Inni przez prywatne firmy trenujące pilotów, spadochroniarzy, komandosów, ale także transportujące broń i zaopatrzenie tak dla wojska, jak i dla CIA. Kiedy w 1950 roku rozpoczęła się wojna koreańska, Poszepny szkolił koreańskich sabotażystów, którzy mieli przenikać do północnej Korei i niszczyć tamtejszą infrastrukturę. Kiedy wojna w Korei się zakończyła, został wysłany w Tybet, gdzie trenował tybetańskich i muzułmańskich partyzantów walczących z Mao Tse-tungiem. Miał być tam doradcą wojskowym młodego wówczas Dalaj Lamy,
i pomagał w jego ucieczce do Indii. Potem trenował indonezyjskich partyzantów i razem z nimi dokonał zamachu stanu, obalając prezydenta Sukarno i zmieniając rząd w tym kraju. W 1961 roku przybył do Laosu, aby pomagać i szkolić ludzi z plemienia Hmong, którzy byli centralną częścią operacji Momentum, przez którą zamierzono maksymalnie związać w Laosie siły Wietkongu. To tam Poszepny uznał, że Laos to jego miejsce na świecie. Zakochał się w laotańskiej kulturze, pełnej ukrytych pułapek i niemożliwej do zrozumienia polityki, gdzie ludzie uśmiechają się do siebie, nawet wtedy, kiedy są wściekli. Kiedy dotarł do Hmongów, mieszkających w laotańskich górach, odnalazł tam innych ludzi niż ci w dolinach. Hmongowie byli o wiele bardziej bezpośredni i prostolinijni i łatwiej było wśród nich żyć niż wśród Laotańczyków w dolinach. W Laosie trwała niekończąca się wojna i to napawało Antosia optymizmem, bo wiedział, że tutaj ma przed sobą przyszłość. Nie miał w ogóle ochoty na powrót do zachodniego stylu życia, nawet jeśli takie proste wynalazki jak prysznic z ciepłą wodą dawały poczucie komfortu i zadowolenia. Zawsze nosił ze sobą bokserską osłonę na zęby, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy trzeba będzie wziąć udział w barowej bijatyce. Hmongowie z samej swojej natury byli doskonałymi żołnierzami, ale Antoś przerabiał ich na maszyny do zabijania. Denerwowało go, że w CIA kwestionowano liczbę zabitych wrogów, jaką podawał. Uważano, że przesadza. Wyznaczył wówczas nagrodę pieniężną w wysokości 1 dolara za każdą parę uszu odciętych od głowy komunisty zabitego w laotańskiej dżungli. Suszył je potem i pakował w plastikowe worki. Kiedy znów zapytano go o szacunkową liczbę strat wroga, Antoś zamiast liczby wysłał worek z uszami do ambasady amerykańskiej w stolicy Laosu Vientiane po to, aby udowodnić w ten sposób skuteczność swoich podopiecznych. Worek z uszami przeleżał na dziedzińcu przez cały weekend, zanim został otworzony w biurze ambasady. W gorącym i dusznym powietrzu uszy zaczęły szybko gnić i całe biuro ambasady zostało w jednej chwili zażegane przez personel. Coś takiego powinno zakończyć jego karierę w Laosie, ale Antoś miał już dobrze ugruntowaną renomę znakomitego żołnierza, trenera i organizatora. I takie rzeczy uchodziły mu na sucho. Za uratowanie Dalaj Lamy dostał order Gwiazdy Wywiadu i doskonale dawał sobie radę w wielu poprzednich zadaniach. W CIA wśród najważniejszych operatorów agencji miał grupę wielbicieli obserwujących jego wyczyny. Jako doradca wojskowy i trener Poszepny nie powinien brać udziału w walkach, ale nie potrafił sobie tego odmówić. Martwiło to agencję, bo jego przypadkowa śmierć lub dostanie się do niewoli stawiała CIA w bardzo złym położeniu. Teoretycznie USA nie było przecież zaangażowane w wojnę w Laosie. A o taki zwrot wydarzeń nie było trudno. Wietnamski szturm na wioskę Ban Hang Non był coraz trudniejszy do powstrzymania, a Poszepny, jak zawsze, był na pierwszej linii. Pociski z broni maszynowej rozbryzgiwały się na wapiennych kamieniach i błocie wokół Poszepnego, który kucał na szczycie wzgórza z widokiem na laotańską wioskę Ban Hang Non. Wyglądało na to, że Wietnamczycy zaczęli się zbliżać do pozycji, w której zaczaił się Poszepny. Było ono otoczone prymitywnymi okopami i minami pułapkami. Co jakiś czas słychać było świst moździerzy wystrzeliwanych z północno-wietnamskich pozycji. 3-4-osobowe grupki wietnamskich żołnierzy zbliżały się powoli do grzebienia grani, chowając się w chmurze ognia karabinów maszynowych. Poszepny patrzył, jak setki wietnamskich żołnierzy powoli przesuwają się do przodu. Po jego lewej stronie wojownicy z plemienia Hmong strzelali do nich jak szaleni z bezodrzutowego działka. Poszepny wyprostował się nagle i zaczął miarowo strzelać ze swojego półautomatycznego karabinu M1 w stronę zbliżających się coraz szybciej w jego stronę Wietnamczyków. Prostował się, celował, strzelał i znowu kucał.
W tym samym czasie wykrzykiwał polecenia do pobliskich chmągów w taki sposób, jakby trenował z nimi strzelanie na różne dystanse na wojskowej strzelnicy, pomagając im lepiej znajdować i eliminować przeciwnika. Broń, jaką dostali od CIA chmągowie, pochodziła jeszcze z czasów II wojny światowej i była przestarzała i niepewna w użyciu. Karabiny M1 często się zacinały i po latach przechowywania w magazynach na Okinawie po prostu zawodziły. CIA stanowczo nie chciało dać chmągom nowoczesnej broni. Poszepny wystrzelał już dwa magazynki ze swojego M1 i wyjrzał ponad barykadę. Odniósł wrażenie, że pociski lecące w jego stronę ustały na dobrą sekundę. Przeszedł na drugą stronę barykady i zszedł 10 metrów w dół wzgórza, aby przeszukać ciało jednego z zabitych Wietnamczyków. Kiedy się nad nim pochylił, pocisk moździerzowy eksplodował tuż przed nim i siła wybuchu wyrzuciła go w powietrze. W jego stronę znów poleciał grad pocisków. Zerwał się szybko, aby podnieść swój karabin, ale upadł znowu. Z trudem podniósł się ponownie, by zauważyć, że ma przestrzelone biodro i nogę. Kiedy pociski przebijały jego ciało, czuł się tak, jakby poraziło go wysokie elektryczne napięcie. Pocisk przebijający biodro natrafił na kość i rzucił jego ciało na ziemię. Antoś przewrócił się jeszcze kilka razy, zanim wrócił na swoją pozycję. Wciąż będąc w szoku, wiedział, że nie poczuje bólu jeszcze przez co najmniej 2 minuty. Widział, jak krew broczy z jego biodra i kiedy w końcu poczuł ostry ból, niemalże zemdlał. Próbował poruszać nogami, ale nie miał w nich czucia. Wyjrzał w dół zza swojej zasłony, by zobaczyć grupę 5 lub 6 ciężko sapiących Wietnamczyków ubranych w maskujące mundury ozdobione tygrysimi pasami, biegnących w jego stronę. Poszepny czuł, jak powoli traci zmysły. Instynktownie sięgnął po granaty zaczepione do jego pasa i kieszeni bluzy. Obok niego, na grani, leżało wielu zabitych chmągów i przynajmniej jeden tajski spadochroniarz był poważnie ranny. Wietnamczycy byli coraz bliżej, a Poszepny z upływu krwi czuł się coraz gorzej. Śmierć, z przyzwyczajenia zapewne, zajrzała mu w oczy. Leżał płasko na ziemi i nasłuchiwał sapania Wietnamczyków, których dzieliło od niego zaledwie kilka kroków. Odpiął granaty z pasa i szybko palcami wyjął z nich zawleczki. Poczekał sekundę i rzucił je w stronę napastników. Granaty wybuchły dokładnie w samym środku grupy zbliżających się żołnierzy. Usłyszał huk eksplozji i ich krzyki. Odpiął 2 kolejne granaty i znów rzucił je w to samo miejsce. Wyjrzał na zewnątrz, żeby oszacować sytuację. Jęki ciężko rannych Wietnamczyków ucichły, a lekki wiatr rozwiewał dym po eksplozji. Poszepny wiedział, że za chwilę w jego kierunku ruszy kolejny atak i z resztką żołnierzy, jaką miał pod swoimi rozkazami, nie da rady już go odeprzeć. Spojrzał na przestrzelone biodro i zobaczył wystającą z rany kość. Krwawiła też przestrzelona noga i skaleczony brzuch. Na zboczu wzgórza został jego karabin i nie miał już więcej granatów. Zaczął czołgać się w stronę pozycji, z której wciąż ostrzeliwali się zaciekle chmągowie i jego tajscy spadochroniarze. Kiedy dotarł na miejsce, okazało się, że wszyscy tajowie już zginęli w bitwie. Wydał chmągom rozkaz wycofania się na zachód. Przez polową radiostację zadzwonił do Tajlandii z prośbą o przysłanie śmigłowca ewakuacyjnego dla niego i rannych chmągów, którzy zostali razem z nim. Kiedy helikopter nadleciał, okazało się, że nie może wylądować, ostrzeliwany silnym ogniem Wietnamczyków. Ustalono nowe miejsce ewakuacji, odległe od obecnego o 8 kilometrów. Był już wieczór i razem z rannymi chmągami Poszepny był w stanie zniknąć niezauważony przez wroga w gęstej dżungli. Zmusił się do powstania i sycząc z bólu ruszył w ciemność. Jego źle zawinięte bandaże opadły i z upływu krwi Antoś nie był w stanie już chodzić. Sam sobie zbudował nosze, na których doniesiono go na miejsce spotkania.
Reflektor z helikoptera poszukiwał rannych w gęstej i ciemnej dżungli. Poszepny odbił lusterkiem światło ze śmigłowca, dając znać o swoim położeniu. Nie pamięta, kiedy wniesiono go do helikoptera, bo stracił przytomność. Ocknął się, kiedy podczas lotu do Tajlandii, do nowoczesnego szpitala, lekarz oczyszczał i opatrywał na nowo jego rany. Złapał opatrującego jego rany lekarza, Charlesa Weldona, za kark, pytając, dokąd lecą i dlaczego nie zabrano na pokład rannych Hmongów. Wciąż trzymając doktora za kark, krzyczał do pilota, gestykulując drugą ręką, aby zawracał porannych żołnierzy. Pilot natychmiast wykonał rozkaz i po chwili na pokładzie razem z Antosiem była cała grupa rannych Hmongów. Poszepny upewnił się jeszcze, że nikt nie został w dżungli. Spojrzał na dziurę wielkości ćwierć dolarówki w swoim biodrze i stracił raz jeszcze przytomność. Tym razem już na dobre. Będąc w szpitalu, dowiedział się o stoczonej bitwie o miasteczko Samnewa, gdzie, jak się okazało, zginął jeden z oficerów Hmongów, z którym się przyjaźnił. Ryczał jak dziecko przez wiele godzin i kazał pielęgniarkom przynieść sobie butelkę ryżowej whisky. Samnewa była pierwszą samodzielną bitwą Hmongów z przeważającymi siłami północnego Wietnamu i laotańskich komunistów z organizacji Pathet Lao. Hmongowie byli doskonałymi żołnierzami i w czasach kolonialnych byli wykorzystywani do walki przez Francuzów. W momencie bitwy, kiedy trzeba było wydawać rozkazy i rozgrywać batalie, dowódcy Hmongów zawodzili i zazwyczaj dowództwo przejmował w takiej sytuacji francuski sierżant, gdy nie było francuskich oficerów. Nawet oficerowie Hmongów nie potrafili poprowadzić bitwy, mając do dyspozycji większe siły taktyczne. I w tamtych czasach pojawił się człowiek, który pochodził z jednego z mniej ważnych klanów Hmongów, zwany Wang Pao. Wang Pao był uwielbiany przez swoich żołnierzy ze względu na swoją odwagę i waleczność. Jednak w odróżnieniu od innych Hmongów uczył się bardzo szybko i wkrótce samodzielnie dowodził większymi grupami bojowymi. Miasteczko Samnewa miało być testem jego umiejętności, bo Wang Pao miał pod swoją komendą zaledwie 3 bataliony żołnierzy i chciał walczyć z liczącym sobie kilka tysięcy żołnierzy garnizonem wietnamskim. Hmongowie zaatakowali doskonale ufortyfikowaną, leżącą tuż poza miastem twierdzę, obsadzoną przez Wietnamczyków. Na odgłos walk z garnizonu w mieście ruszyła pomoc i na to czekał Wang Pao, który bez trudu zajął miasto i zamknął w pułapce siły wroga. W raporcie CIA z tamtych czasów pisano o gwałtownych postępach, jakie w szkoleniu i taktyce zrobił Wang Pao i jego ludzie. Był on w stanie przekształcić plemiennych wojowników na śmiercionośne związki taktyczne. Nizinni Laotańczycy tradycyjnie nie lubią Hmongów, uważając ich za bliskich kuzynów małp. Ale po zwycięstwie pod Samnewa wielu rdzennych Laotańczyków wstąpiło na ochotnika do armii Hmongów, aby walczyć pod rozkazami Wang Pao. Król Laosu odebrał nawet paradę Hmongów z Wang Pao u swojego boku. Dworzanie króla nie mogli uwierzyć, że dowódca Hmongów zwraca się do ich króla jak do człowieka, a nie jak do istoty półboskiej. A król wyraźnie na to pozwalał. Tymczasem Tony Poszepny wracał szybko do zdrowia. W szpitalu nudził się. Nie interesowała go polityka, nie czytał gazet i chciał jak najszybciej wrócić do Hmongów i robić to, co potrafił najlepiej – walczyć. Do czasu bitwy o wieś Ban Hang Non był absolutnym abstynentem i nigdy nie pił alkoholu. Jeszcze w szpitalu nagle zaczął pić i to w ogromnych ilościach. Szybko wpadł w alkoholizm i coraz rzadziej bywał trzeźwy. Kiedy wypisano go ze szpitala, przeniesiono go na nową placówkę w północnym Laosie. Było to miejsce kompletnie odcięte od świata. Miał tam szkolić nowych laotańskich rekrutów. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym miał przez kurierów lotniczych z CIA. Ożenił się tam z kobietą z plemienia Hmongów, dzięki czemu mógł już pić bez umiaru.
przez swoje małżeństwo stał się rodziną wielu z nich i jako rodzina mieli obowiązek zapewnić mu bezpieczeństwo i pijanego zabrać z powrotem do domu. CIA zabroniła Antosiowi Orzenku, ale on i tak zrobił swoje. Wysłał do CIA meldunek, który brzmiał tak. Właśnie się ożeniłem. Moja żona jest złośliwa jak diabeł i pachnie też nie najlepiej, ale jest moja. Na swoim weselu nie zgodził się odpiąć od pasa swojego magnum. Jedyne ustępstwo, na jakie poszedł, to odpięcie od swojej kamizelki ręcznych granatów, z którymi się nie rozstawał. Wymusił na agencji zgodę, że każdy Amerykanin, jaki go odwiedza w Laosie, musi się z nim spić na umór. Jeden z wysłanych do niego pracowników ambasady amerykańskiej wspomina, że nigdy w swoim życiu nie był tak pijany jak na spotkaniu z Antosiem. Pamięta, że podczas imprezy była jakaś strzelanina, ale nie jest pewien, kto strzelał i do czego, i czy cokolwiek trafiono. W chwilach trzeźwości poszepny zapuszczał się ze swoimi ludźmi na terytorium wroga i bezlitośnie mordował komunistów. Nie kolekcjonował już uszu, ale głowy, które nabijał na tyczki w strefie granicznej. Pewnego razu namówił pilota CIA na przelot nad bazą wietnamskich komunistów. Kiedy samolot obniżył swój lot, poszepny wysypał z worków odcięte głowy zabitych wrogów. I wszystko to uchodziło mu na sucho. Stacjonował w miejscu zwanym Namiu, odciętym dżunglą od cywilizacji i jakiejkolwiek kontroli. W takim miejscu Antoś czuł się prawdziwym królem. Dookoła jego kwatery głównej spało, jadło i żyło kilkuset żołnierzy z dzikiego plemienia Yao, gotowych na wszystko w obronie Antosia. W dżungli żyły tygrysy i pantery i tędy wiódł także szlak handlu opium. Poszepny radził sobie w takim środowisku doskonale. Zjednoczył wiele plemion i stworzył armię złożoną z 10 tysięcy ludzi, którą z pomocą CIA uzbroił i wyposażył. Nie wszystko szło gładko i Antoś musiał pilnować, aby zwaśnione od wieków plemiona nie pozabijały się nawzajem albo nie sprzedały przekazanej im broni. To, co jednak męczyło go najbardziej, to brak akcji. Szkolił nowych żołnierzy, którzy potem szli w dżunglę, by walczyć, ale bez niego. Wpadał w depresję, gdy dostawał wieści o tych, co zginęli w bitwach, gdy on sam prowadził życie plemiennego króla w dzikich ostępach laotańskiej dżungli. Tymczasem błyskotliwy generał Wang Pao zaczął przegrywać kolejne bitwy i ponosić coraz większe straty. Jednocześnie Wietnam zaczął posyłać do Laosu coraz więcej i coraz lepszych żołnierzy. Dokładnie o to chodziło CIA, aby odciążyć front w trwającej wojnie pomiędzy północnym i południowym Wietnamem, w której walczyli także Amerykanie. To jednak sprawiło, że sytuacja Laotańczyków stawała się coraz bardziej tragiczna. Wang Pao wraz ze swoją kurczącą się armią został otoczony w mieście Longcheng i jego los wydawał się przesądzony. W desperacji posłał kuriera do Antosia, prosząc go o natychmiastową pomoc. I nie trzeba było mu tego dwa razy powtarzać. Natychmiast zebrał wszystkich wojowników z górskiego plemienia Yao, którzy poszliby za nim w ogień, i ruszył na pomoc oblężonemu generałowi. Yao byli prawdziwie morderczym plemieniem, a jego snajperzy siali spustoszenie wśród Wietnamczyków, którzy zaczęli się wycofywać. Jednak po kilku dniach walki Yao, zamiast bić się z Wietnamczykami, zaczęli walczyć z Hmongami. Okazało się, że odżyły stare, kultywowane przez stulecia waśnie i nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi w tym konflikcie. W obliczu bratobójczych walk generał Wang Pao podziękował Antosiowi za pomoc i kazał mu zabrać wojowników Yao z powrotem do domu. Dla Antosia Poszepnego było to największe upokorzenie w jego życiu, gdy okazało się, że nie jest w stanie zapanować nad ludźmi, o których myślał, że zrobią dla niego wszystko. Dwa miesiące później raz jeszcze Antoś i jego Yao zostali poproszeni o pomoc, ale jeszcze nie zaczęli walki, a już poszli na noże z Hmongami.
I znów nie zdołał ich przywołać do porządku, mimo że każdy pojedynczy chmąg czy jao oddałby za Antosia życie. Był on uwielbiany przez tych żołnierzy za to, że był doskonałym dowódcą, nigdy nie tracił w walce zimnej krwi, żył pośród swoich żołnierzy i żadnego z nich nie zostawił swojemu losowi. Mimo to Gosz kniał w swojej leśnej twierdzy Nam-ju, kompletnie odcięty od świata, bez radia i telewizji i ludzi ze swojej kultury. Stawał się coraz dziwniejszy. Godzinami potrafił prowadzić głośne konwersacje sam ze sobą. Jeńców, których jego ludzie brali czasem do niewoli, trzymał w ogromnym, wykopanym w ziemi dole. Dostawali oni głodowe racje ryżu i wody. Kiedyś jego ludzie wzięli do niewoli dwóch wietnamskich lekarzy. Poszepny kazał wrzucić ich do dołu z resztą więźniów. Po kilku dniach lekarze poprosili o spotkanie z Antosiem. Mówili, że warunki w dole są nieludzkie i że zdecydowali się, że przejdą na jego stronę. Antoś popatrzył na nich tylko. Bez słowa wyciągnął swoje magnum i zabił obu na miejscu. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiedział: no ale co ja mogłem zrobić z tymi doktorami? Na uwagi na temat warunków w dole dla jeńców odpowiadał: jest wojna, a wojna to piekło. Jego mottem było zabić wszystkich, spalić wszystko i zniszczyć wszystko. Jeńcy, których przetrzymywał w nieludzkich warunkach w głębokim dole, i tak byli szczęściarzami. Antoś rzadko zezwalał na branie jeńców. Zabijano ich na miejscu i często to on sam podrzynał im gardła. Jego budująca się powoli paranoja kazała mu szukać wrogów wszędzie dookoła siebie. Uznał, że ma wrogów w Waszyngtonie, bo jest trzymany w dżungli za karę. Narzekał na generała Wang Pao, uznając, że jest nieudolnym dowódcą. Oczywiście szybko o tym doniesiono generałowi Chmongów i Antoś zyskał tym kolejnego wroga. Kłócił się z pilotami CIA, którzy przywozili mu zaopatrzenie i pieniądze na trening wojowników. Kłócił się z nimi tylko dlatego, że byli jedynymi Amerykanami, jakich spotykał. Czasami musiał lecieć do Tajlandii po nowe rozkazy bądź wytyczne. Był tak sfrustrowany, że każdy dzień pobytu w Tajlandii kończył w barze, a taki wieczór zawsze kończył się masową bijatyką. Kiedy połączono go kiedyś radiowo z amerykańskim ambasadorem w Laosie, natychmiast korzystał z okazji, aby mu naubliżać. Ambasador się postawił i też poczęstował go swoją wiązanką i przerwał rozmowę radiową. Antoś poczuł się upokorzony i gdy przyleciał następny samolot CIA, Antoś kazał mu lecieć ze sobą do Vientiane, gdzie z karabinem na plecach i maczetą w dłoni poszedł wyrównać rachunki z ambasadorem. Do rozlewu krwi nie doszło, ale nie było także konsekwencji tego, co zrobił. Poszepny zrozumiał to wiele lat później, że brak konsekwencji swoich ekscesów zawdzięcza temu, że miał w CIA wielu potężnych przyjaciół, którzy tuszowali jego czasem niebezpieczne zachowanie. Jego gwardia przyboczna była mu ślepo oddana. Nawet gdy Antoś był pijany albo w amoku, jego 600-osobowa ochrona dalej pilnowała porządku i prowadziła ćwiczenia rekrutów. Sami również trenowali wszystkie rutyny stworzone przez Poszepnego. Dla nich los wojny, jaka trwała, był nieważny. Wiedzieli, że za Antosia będą walczyć do ostatniego, nawet jeśli widzieli, że pije na umór. Pił ryżową whisky zwaną Lao Lao. Butelka tej wódki zawsze stała na jego nocnym stoliku, by w środku nocy mógł z niej pociągnąć. Dzień zaczynał również od whisky. Przez jakiś czas lepsze alkohole przywozili mu z Tajlandii piloci CIA, ale od czasu, kiedy zaczął się z nimi kłócić, przestali to robić. Ale do Lao Lao szybko przywykł. Skrzynka tej wódki stała pod jego łóżkiem, a druga pod krzesłem w jego biurze. Przy pasie miał zrobiony specjalny zaczep, aby nigdy nie rozstawać się z butelką. Butelka wisiała tuż obok wielkiego myśliwskiego noża o ostrzu o długości 33 cm, który trzymał przypięty pod pachą. CIA wiedziało o jego ekscesach, ale nikt nie ruszył palcem w bucie, aby to zmienić. Uważano, że któregoś dnia być może będą potrzebować właśnie kogoś takiego jak Antoś,
i dopóki był w dżungli, był zagrożeniem dla wrogów Ameryki i co najwyżej dla samego siebie. Tymczasem ktokolwiek odwiedzał twierdzę w Namiu, musiał obowiązkowo dowiedzieć się od Antosia, co sądzi o marnych umiejętnościach militarnych generała Wang Pao. Pao nie mógł tego znieść i w końcu wymusił na amerykańskich władzach, aby wycofały poszepnego z Laosu. W 1970 roku przeniesiono go do Tajlandii, gdzie prowadził trening wojskowy, ucząc Tajów niekonwencjonalnego prowadzenia walki. Miał ze sobą swoich najlepszych żołnierzy z plemienia Yao. Wkrótce po tym, jak przeniesiono go z jego leśnej fortecy do Tajlandii, jego straż przyboczna ruszyła jego śladem, przechodząc przez zieloną granicę. Natychmiast stał się najlepiej strzeżoną osobą w całej Tajlandii. Kiedy w latach 90. uznał, że wraca do USA, załatwił wszystkim swoim gwardzistom status uchodźcy politycznego. Jego cisi zwolennicy w CIA robili wszystko, aby ich bohaterowi nie stała się krzywda. Kiedy Antoś zaczął wydawać za dużo, w końcu utrzymywał także kilkuset uzbrojonych po zęby ochroniarzy, to wówczas nieoczekiwanie dostawał kolejny order za heroizm, co wiązało się z dodatkową pensją. Order Gwiazdy Wywiadu jest jednym z najtrudniejszych do zdobycia wojskowych orderów w USA, a Antoś zdobył go dwukrotnie. Na pewno wielu z Państwa oglądało film Coppoli Czas Apokalipsy. Jest to z pewnością jeden z filmów wszechczasów. Jak Państwo pamiętacie, to cała akcja rozgrywa się podczas wojny w Wietnamie. Grupa specjalna rusza na poszukiwanie zaginionego w dżungli pułkownika Kurca, który wśród lokalnych plemion zorganizował wokół siebie fanatyczny kult. Pułkownik Kurz w filmie był grany przez legendarnego Marlona Brando i jego postać była budowana na legendzie Antoniego Poszepnego. Kiedy Poszepny wrócił do USA, osiadł na stałe w San Francisco, a do jego domu przybywały pielgrzymki ewakuowanych do Ameryki rodzin Hmongów, aby oddać mu cześć i szacunek. Obdarowywali go owocami, kwiatami i zwitkami banknotów, mimo że sami nie byli bogatymi ludźmi. Poszepny nigdy nie przyjmował pieniędzy, ale za to sam jeździł na wszystkie wesela i pogrzeby, jakie odbywały się u mieszkających w USA rodzinach Hmongów. Odwiedzał także często Tajlandię. Nie był tam mile widziany, nie tylko ze względu na bijatyki, jakie wzniecał w barach, ale przede wszystkim dlatego, że do końca życia pomagał Hmongom. Jeździł do Tajlandii po to, aby przez zieloną granicę przemycać pomoc dla ludzi, z którymi żył i walczył. No i Antoś pił do końca życia. Alkohol jednak nigdy nie odebrał mu pamięci. Nadal pamiętał imiona setek żołnierzy, których trenował i z nimi walczył i do ostatniego swojego dnia pamiętał, co przeżył w Laosie. Zmarł w Kalifornii w 2003 roku i mimo pijackiego stylu życia i wielu odniesionych ran przeżył 78 lat. Mam nadzieję, że zaciekawiła Państwa ta historia, na którą natrafiłem w zagubionej, można powiedzieć, bibliotece Polaraksy. Dziękuję za Państwa uwagę i do usłyszenia, mówił Krys Miekina.